Mamy dzisiaj prawdziwą amerykańską bestię, czyli Forda F-150 Raptora, czyli tego prawdziwego amerykańskiego Raptora, a nie jakiegoś Rangera Raptora. Jest to V8, 6,2 litra, ponad 400 koni i mamy w końcu to, czego chcieliśmy, czyli auto testowe na oponach typu MT. Można? Można. Te piękne 35-calowe koła, które na tym aucie w ogóle giną rozmiarowo, mamy dzięki firmie Sklep Opon i w końcu doczekaliśmy się czasów, gdy mamy MT-ki na samochodzie testowym. To jest wielka chwila. To jest właśnie seryjny rozmiar i ty chyba masz, Patryk, u siebie 35 cali w patrolu, tak? Tak, tak, tak. No to u ciebie to jak to wygląda, a tutaj normalnie jest auto zaprojektowane pod taki rozmiar koła, nie? Więc to chyba pokazuje ogrom tego samochodu, jaki on jest faktycznie duży. No i jeśli chodzi o samą oponę, to myślę, że to nie jest coś bardzo często spotykanego w świecie offroadu, ale jest to Nokian Rockproof. Jeśli chodzi o ten model, to czym się najbardziej wyróżnia, to jest właśnie ten znaczek, który teraz tutaj przycieram. Ta opona jest wyposażona właśnie w taką budowę ścian bocznych bardzo specyficzną. Ta ściana boczna jest wzmocniona włóknami kewlaru i to ma wszystko sprawić, że właśnie podczas jazd takim potworem po jakichś takich bardziej terenach, gdzie ta opona jest narażona na jakieś uszkodzenia, no to ta opona ma właśnie być przygotowana na tego typu zdarzenia. Zawracanie takim wielkim pick-upem to na pewno nie jest najprzyjemniejsza rzecz, jaką można robić w terenie. No ale on nie jest stworzony do lasu, tylko do szybkiej jazdy po bezdrożach. Także myślę, że trzeba jakieś szybkościowe odcinki tutaj uskutecznić, bo między drzewami się ledwo mieści. On jest, kurde, szerszy niż patrol, ale ten dźwięk jest cudowny. Ford F-150 Raptor od takiego zwykłego Raptora różni się głównie tym, że ma zupełnie inne zawieszenie. Bo to jest zawieszenie, które zostało zbudowane tak, jak jest zbudowane do rajdówek cross country. Mamy nadal z tyłu sztywny most, a z przodu niezależne zawieszenie, ale to przednie niezależne zawieszenie zostało jakby wydłużone. Są dłuższe, mocniejsze wahacze, są dłuższe półosie, przez co możemy uzyskać dużo większy skok tego zawieszenia. Tutaj ogólnie wszystko jest na amortyzatorach Foxa, które niesamowicie wybierają. To auto zostało tak zbudowane, żeby po prostu już w takiej seryjnej specyfikacji radziło sobie w takiej jeździe terenowej szybkościowej. To jest zabawka do generowania uśmiechu z szybkiej jazdy w terenie i naprawdę to robi. Jadąc w środku w ogóle nie czujemy tych nierówności, a z zewnątrz widać, jak dużo pracy ma do wykonania to zawieszenie. No po prostu ten Foxik tutaj niesamowicie robi robotę. Cały obiektyw masz w piachu chyba przeze mnie. Miałem duże nadzieje co do zawieszenia Foxa i nie zawiodłem się. Pierwszy raz w życiu jechałem na Foxie. No płynie się tym samochodem po tych wybojach. Zajebiste. Po to powstał. I rozumiem dlaczego. Naprawdę daje niesamowity fan z jazdy. Tu są straszne takie nierówności na tym piasku. Trzymam pedał w podłogę i jedzie w ogóle, w środku sobie płynę delikatnie, tak mnie masuje fotel tylko na tych nierównościach. I nic więcej. Nie skaczę, nie uderzam głową w sufit. Zajebiste zawieszenie. Cała ta historia z tym F-150 Raptorem wzięła się od tego, że Szymon z kanału Will With It się z nami skontaktował, żebyśmy coś wspólnie nagrali. I my po prostu przeoraliśmy go w terenie, a chłopaki powiedzą więcej o tym samochodzie jako o takich użytkowych warunkach, tak? Tak, no pojeździliśmy nim po mieście, sprawdziliśmy, czy da się w ogóle tym jeździć po małych polskich miasteczkach, sprawdziliśmy, czy się mieści w miejsca parkingowe, myślę, że odpowiedzi już się domyślacie, natomiast tutaj chłopaki z telewizji faktycznie pokazali, co to auto potrafi i szczerze mówiąc, ja osobiście się nie spodziewałem, że ono aż tyle potrafi. Trochę przesada? Ale no trzeba przyznać, że wymiera to dobrze. No właśnie, to powiem, ciekaw, co ty powiesz, jakby mając tutaj jakiś punkt porównawczy jednak zdecydowanie większy niż Alija. Trzeba przyznać, że niezależne zawieszenie w terenie, w takich warunkach szybkościowych, sprawdza się 1000 razy lepiej niż sztywne mosty, które sprawdzają się najlepiej w jeździe terenowej technicznej, ponieważ sztywny most ma dużo większy wykrzyż. Okej. A w terenie wykrzyż jest najfajniejszym parametrem, ważniejszym niż prześwit, bo pozwala cały czas przekazywać napęd na wszystkie koła dociskane do ziemi. Mhm. Tak naprawdę dobry wykrzyż pozwala nie używać blokad mostów.
i niezależne zawieszenie tego wykrzyżu zwykle ma dużo mniej, za to lepiej wybiera szybkie nierówności. Mhm. Sztywny most ma dużą masę nierozsorowaną, jeżeli to jest duży, ciężki most i duże, ciężkie koła, to nie potrafi wybierać szybko nierówności. Dlatego wszystkie takie rajdówki zwykle mają przynajmniej z przodu niezależne zawieszenie, które pozwala dużo szybciej jeździć po prostu dużych hopkach. Okej. Po pierwszych metrach trzeba przyznać, że Amerykanie wiedzą, jakie silniki powinny być w terenówkach. No to chodzi, żeby po prostu był taki zapas mocy zawsze i tutaj ten zapas mocy jest zawsze, bo mamy V8, porządne, 6,2 litra, ponad 400 koń i po prostu to robi robotę. A jak ci się jeździ w ogóle tak dużym autem w porównaniu do tego, że pewnie na co jeździ dużo mniejszymi? Wiesz co, na początku mnie to bardzo przytłoczyło emocjonalnie, ale później się przyzwyczaiłem i jakby... Widzisz, te samochody też są projektowane dla ludzi. Mm-hmm. Może trochę grubszych, ale ogólnie dla ludzi. Duże auto dla dużych Amerykanów, dla których problemem jest podnieść wysoko nogę. Ford wyszedł im naprzeciw i zaprojektował taką piękną fajkę, żeby móc się za co przytrzymać. Ale to jeszcze nie wszystko, bo ja już mogę wejść, ale jakbym miał tu brzuch, to bym nie mógł. Więc... teraz jak do domu. I jestem na pace. I mogę brać co chcę. I zejść też mogę się przytrzymać. Proszę bardzo. O! Genialne. Ale to ma jeszcze jedno zastosowanie. To może służyć jako spoiler do szybkiej jazdy. Wtedy nas dociska w terenie i mamy super trakcję na tył. Teoretycznie pick-up jest autem do pracy. Ale... mi się wydaje, że to nie jest auto do pracy, to jest po prostu zabawka w teren. Tu jest ogromna paka, spokojnie można załadować tutaj europaletę, przewieźć wszystko. No ale my w teren wizji nie będziemy testować, czy wjedzie tutaj europaleta betonu. Mamy klasyczny reduktor, taki bez napędu drogowego, czyli po prostu 2H, 4H i 4L. Oraz mamy w tylnym moście 100% blokadę, której jeszcze nie musiałem dopinać. Oraz w przednim dywsze mamy także Torsena, który także powinien poprawiać trakcję. Ogólnie Raptor ma trochę takich inteligentniejszych systemów, nie wiem, asystent zjazdu z górki. Ale my w praktyce używaliśmy tylko tych najbardziej podstawowych, czyli reduktor, blokada tylnego mostu, kamera cofania i grzane siedzenia. Naprawdę w dzisiejszych warunkach terenowych, gdy jest zimno, to otwarte okna, grzane siedzenia i włączone ogrzewanie super się sprawdza. W tak dużym pick-upie, gdzie trzeba gdzieś manewrować i zawracać między drzewami, kamera cofania jest naprawdę obowiązkowa. Jeżeli chodzi o jazdę w terenie, zapinaliśmy reduktor, bo reduktor w automacie nie męczy konwertera skrzyni biegów. A tak naprawdę bez reduktora też większość tych miejsc dzisiaj by wjeżdżał, bo mamy tutaj 6,2 litra, 410 koni, około 600 Nm, także no tej mocy to nie brakuje. Nie wiem, co musiałoby się stać, żeby tej mocy tu brakowało. Ogólnie wnętrze jest po amerykańsku, czyli może jest trochę plastikowe, ale jest naprawdę wygodne, obszerne, jest dużo miejsca, podczas jazdy w środku jest stosunkowo cicho i jest po prostu przyjemnie. Zawieszenie Foxa bardzo dobrze wybiera nierówności i ma naprawdę duży skok. Także tylny sztywny most, mimo że ma resory, to ma naprawdę ogrom wykrzyżu. I to było widać, jak przejeżdżaliśmy przez takie poprzeczne rowy na piachu, to on spokojnie na wykrzyżu sobie przejeżdżał, nawet nie trzeba było zapinać blokady. Mamy tutaj 35-calowe MTK-i. To jest seryjny rozmiar w tym samochodzie. I już to auto radzi sobie naprawdę świetnie, nieporównywalnie lepiej do europejskich pick-upów. Jakby tutaj mu włożyć 37 czy 38, które bez problemu by tu siadły, to po prostu byłby terenowy potwór. Ford F-150, mimo że jest jakby najmniejszym pick-upem z tej swojej rodziny, bo jest F-150, F-250, F-350 i tak dalej, to nadal jest autem ogromnym.
I to auto świetnie sobie radzi w terenie, ale w terenie, w którym się ono zmieści. To zdecydowanie nie jest auto do jazdy na rajdach, do mieszczenia się w ciasno, między drzewa do pieczątek. To jest po prostu zabawka do przejeżdżania przez teren, w którym jest więcej miejsca i potrzeba auta na dużych kołach. Czyli teren, w którym się jeździ, powiedzmy, długim patrolem na 35, to ten Raptor spokojnie tak samo połyka. Myślę, że to auto jest bardzo dzielne terenowo, tylko zupełnie nie nadawałoby się do rajdów off-roadowych w Polsce. Mm-hmm. Bo rajdy u nas są przystosowane do mniejszych aut. Po prostu fizycznie on jest do tego za duży. Ale jako na przykład takie auto do albo pracy terenowej, typu, że potrzebujesz pick-upa do wożenia rzeczy w ciężkim terenie, super. I tak naprawdę F-150 do tego została zaprojektowana. Mm-hmm. Albo jako auto turystyczne, do jakichś takich wypraw, wiesz. Chcesz sobie pojechać na ukraińskie połoniny, pojechać na Bałkany latem, założyć namiot dachowy z tyłu na pace. No, to by się tam... Jako myślę, auto turystyczne, super sprawa. Pełno miejsca z przodu, spokojnie, nawet 5 osób, myślę, można by go nie jechać. Z tyłu też jest, powiem ci, z tyłu jest miejsce jak w S-klasie. Tak, jest miejsce na nogi, płaska podłoga. Myślę, że jako auto offroadowo-turystyczne, tylko na zasadzie takiej hardkorowej turystyki offroadowej, czyli takiego auta, które potrafi pojechać 1000 km, po czym wjechać w ciężki teren, to jest super rozwiązanie. I tutaj nie musimy nic zmieniać. Tak naprawdę tego zamieszczenia nie jesteśmy w stanie już dużo bardziej poprawić niż jest teraz. Także my bardzo dziękujemy za możliwość zabawy tym autem, a wy po prostu zajrzyjcie w opis pod filmem i tam będzie link do filmu u chłopaków i wejdźcie na ich kanał. Zapraszamy serdecznie i dzięki wielkie za wspólny dzień, było bardzo fajnie. Nie zapominajcie, że u nas możecie znaleźć nie tylko opony do samochodów terenowych, ale także do zwykłych, więc jak planujecie jakiś zakup przed zbliżającym się sezonem letnim, to serdecznie zapraszamy.